Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca. Panie burmistrzu, nietypowa sprawa, sprawa w sądzie w trybie wyborczym. Dlaczego? Jeśli człowiek ma świadomość, że przez cały czas funkcjonuje w sposób uczciwy, w sposób transparentny, czyli bez ukrywania niczego i też stara się to robić jak najlepiej, to pojawienie się sytuacji, w których ktoś pomawia, obraża, kłamie i jeszcze robi to w taki sposób, że człowiek czuje się osaczony tymi informacjami i też nie ma zbytnio miejsca na to, żeby udowodnić, że to, co na mój temat się pojawiało, są to tylko i wyłącznie kłamstwa i też oparte tylko i wyłącznie na pomówieniach, na tym, że ktoś sobie to wyobraża albo czyimś zdaniem wygląda to inaczej, aniżeli wygląda to ze strony ratusza albo mojej działalności. I doszło to do tego, że pojawiały się groźby, nie mówiąc o tym, że to obrażanie było już na takim poziomie, że nie można było tego zostawić. I zdecydowałem się na wystąpienie do sądu. Z jednej strony w prokuraturze są już wnioski, 3 wnioski na mowę nienawiści, które są w trakcie. No i pierwszy wniosek w trakcie kampanii wyborczej, czyli w trybie wyborczym, już dostał uzasadnienie i potwierdzenie tego, że wszystkie zarzuty, które były skierowane w tym wniosku, sąd stwierdził, że są nieprawdziwe, sprawdzając dokumenty, które przedłożyliśmy. Następny wniosek jest już również w sądzie okręgowym. Będzie to następny powód do tego, żeby wykazać inne zarzuty tej nieuczciwości, niesprawiedliwości, pomawiania i obrażania. I na koniec zakończy się to pozwem karnym, prywatnym i wtedy będzie, myślę, najwięcej powodów do tego, żeby podsumować tą kampanię, podsumować to, co działo się w internecie. Z tego względu, że nie tylko dla mnie, ale też dla mojej rodziny, dla moich znajomych, dla wszystkich, którzy tworzyli to przez tyle lat, dla pracowników, którzy są zarzucani dokumentami o informację publiczną, dlatego że wiele działań tutaj inwestycyjnych zostało wstrzymywanych przez procedury, przez ludzi, którzy jakby mają na to wpływ, to tworzy taki fałszywy obraz naszej rzeczywistości, ale też funkcjonowania mnie jako burmistrza, który od samego początku działam naprawdę w sposób uczciwy i przejrzysty i też przewidujący trudne sytuacje, ale też biorący odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje. I z tą świadomością chcę powiedzieć, że nie chcę, jakby chcę zostawić ocenę społeczeństwu, ale też nie chcę być traktowany jako przedmiot lekceważenia, jako osoba, która wykorzystuje swoje stanowisko, która pomawia, kłamie, która robi krzywdę. I sąd to udowodni i mam nadzieję, że osoba, która to robi, będzie miała skutecznie powód do tego, żeby wszystkie te zarzuty, o których mówi, wszystkie te pomówienia wziąć razem do kupy i za nie przeprosić i ponieść również jakiekolwiek inne kary, które będą przy tych następnych wyrokach zasądzone. Spodziewałby się pan finału tej kadencji samorządowej właśnie w takiej formie? No właśnie liczyłem, że jak konkurencja, która w tych wyborach startuje, przynajmniej będzie mogła wypowiedzieć albo odżegnać się od tego, co się tutaj na mojej osobie skoncentrowało. Więc trochę mam żal o to, ale może to jest element pewnej gry i też pewnych działań, ale naprawdę nie spodziewałem się, że przyjmie takiego odbioru, bo rzeczywistość nasza, rzeczywistość formalna, rzeczywistość dokumentów i rzeczywistość tego dnia codziennego od strony ratusza wygląda naprawdę inaczej, jak przedstawia to pan w swoich filmach i na swojej stronie.